Witajcie! W dzisiejszym odcinku poruszymy problematykę prawa do aborcji, tematu, który obecnie znajduje się na szczycie piramidy kontrowersji. Opowiemy Wam o tym, w których krajach obowiązuje liberalne, a w których restrykcyjne prawo o przerywaniu ciąży, a także przybliżymy Wam ciekawe statystyki związane z samą aborcją. Zapraszamy! Zanim przejdziemy do zasadniczej części odcinka, tradycyjnie kilka słów wyjaśnienia. Czym w ogóle jest aborcja? Ten termin trudno jest jednoznacznie zdefiniować, zwłaszcza, że na przestrzeni lat wokół tematyki przerywania ciąży narosło tyle mitów i półprawd, że nie sposób obecnie wskazać na w pełni naukową i wolną od światopoglądowych uprzedzeń definicję. Aborcją nazywamy zabieg zamierzonego przerwania ciąży poprzez zewnętrzną interwencję, np. dokonaną przez lekarza. Od lat stanowi ona przedmiot licznych kontrowersji, głównie za sprawą skonfliktowania dwóch aksjomatów: prawa kobiet do decydowania o sobie i o swoim zdrowiu oraz prawa dziecka nienarodzonego do życia. I tak zwolennicy ochrony tego pierwszego nazywani są obozem pro-choice, czyli z angielskiego za wyborem, zaś zwolennicy tego drugiego pro-life, czyli za życiem. I o ile dzisiaj poszczególne kraje świata w dość zróżnicowany sposób podchodzą do kwestii aborcji, o czym szerzej powiemy za chwilę, o tyle jeszcze pod koniec XIX wieku głos społeczności międzynarodowej w tym zakresie był w zasadzie jednoznaczny. Na całym świecie przerywanie ciąży było zakazane. Pokutowało wówczas powszechne przekonanie o tym, że płód ma prawo do życia i w żadnym lub prawie żadnym przypadku nie powinno mu się go odbierać. Nie oznacza to oczywiście, że kobiety nie decydowały się w ubiegłych wiekach na nielegalną aborcję. Decydowały się i to wcale nierzadko. Jednak wspomniana karalność zabiegów terminacji ciąży i brak odpowiedniej wiedzy medycznej w tym zakresie nieraz kończyły się dla samych kobiet tragicznie. Usilne starania ruchów feministycznych o przyznanie kobietom wyboru zaczęły przynosić pożądane efekty już na początku XX wieku. W roku 1920 krajem, który jako pierwszy zdecydował się zreformować prawo aborcyjne, był Związek Radziecki. Wprawdzie zmiany miały jedynie charakter tymczasowy, gdyż 16 lat później Józef Stalin na nowo wprowadził restrykcje w tym zakresie, aby doprowadzić do zwiększenia przyrostu naturalnego. W międzyczasie prawo aborcyjne zliberalizowały m.in. Meksyk, dekryminalizując terminację ciąży w przypadku zgwałcenia, oraz Polska, która w 1932 roku przyznała kobietom prawo do przerwania ciąży, jeśli ta powstała w wyniku przestępstwa lub jeśli w grę wchodziło zdrowie matki. Stopniowo i w kolejnych państwach zaczęto łagodzić przepisy prawne dotyczące aborcji. W ostatnim czasie znacznej liberalizacji tychże przepisów dokonano m.in. w Irlandii. Tam w 2018 roku odbyło się referendum, w wyniku którego aborcja stała się legalna na życzenie, choć wcześniej była zakazana niemal we wszystkich przypadkach. W grudniu 2020 roku Parlament Argentyny przegłosował projekt ustawy zezwalający kobietom na przerwanie ciąży na żądanie do jej 14 tygodnia. Niektóre kraje wykazują jednak pewną kontrtendencję do ogólnoświatowego trendu. Przykładem jest tu Salwador, który wprowadził zakaz aborcji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Podobną decyzję podjęła w 2006 roku Nikaragua. No i oczywiście trzeba tu też wspomnieć o Polsce, której to po wielu dekadach funkcjonowania liberalnego prawa aborcyjnego wprowadzono w 1993 roku tzw. kompromis aborcyjny, który znacznie ograniczył możliwość legalnej terminacji ciąży. Jak zapewne wiecie, w październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł o niekonstytucyjności przepisów dopuszczających przerywanie ciąży w wyniku ciężkich wad płodu, czym sprowokował gniew ogromnej rzeszy obywateli protestujących przeciwko wspomnianej decyzji. A jak dzisiaj prawo polskie przedstawia się na tle innych krajów? Jak widać na mapie, ogromna większość państw Eurazji i Ameryki Północnej zezwala kobietom na przerwanie ciąży w pierwszych jej miesiącach na życzenie. Podobnie sytuacja wygląda w RPA, Mozambiku i większości stanów Australii. Zaś w takich krajach jak Japonia, Finlandia, Wielka Brytania czy Indie, zabieg ten jest legalny w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich i nieuleczalnych wad płodu, gdy do ciąży doszło w wyniku przestępstwa lub przemawiają za nim względy socjoekonomiczne, np. trudna sytuacja materialna matki. Nieco bardziej restrykcyjne przepisy obowiązują natomiast w państwach środkowej Afryki i Ameryki Południowej, a także w Malezji i Tajlandii.
Tam działa prawo, które nie uwzględnia socjoekonomicznej przesłanki legalnej terminacji ciąży, a więc zezwala na aborcję jedynie w 3 przypadkach. Dużo bardziej surowe przepisy, które legalizują aborcję jedynie w bardzo nielicznych sytuacjach, takich jak zagrożenie dla życia matki, to domena wielu państw muzułmańskich, a także kilku krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej Azji. Całkowity zakaz aborcji natomiast funkcjonuje m.in. na Malcie, na Filipinach, Dominikanie, czy we wspomnianych już Nikaragui i Salwadorze. Okej, to już wiecie, jak prawo do aborcji regulowane jest w zależności od państwa. A teraz przyjrzyjmy się kilku faktom ze świata związanym z problematyką terminacji ciąży. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia, sam zabieg aborcyjny jest dość bezpieczny, pod warunkiem, że wykonuje go zgodnie z określonymi wytycznymi wykwalifikowany lekarz, a także stosowane są metody odpowiednie do momentu ciąży. Te standardy nie są jednak powszechnie przestrzegane. Szacuje się, że na blisko 50 milionów wykonywanych corocznie zabiegów aborcyjnych na świecie, niemal połowa z nich nie spełnia wymogów bezpieczeństwa WHO. Jak nie trudno się domyślić, dotyczyły one głównie państw rozwijających się. Szacuje się, że w krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki 3 na 4 zabiegi aborcyjne klasyfikowane są jako niebezpieczne. Niebezpieczna aborcja corocznie odpowiada za 5 do 13% zgonów matek. Sama decyzja o przerwaniu ciąży przez kobietę jest podejmowana z różnych powodów, ale najczęściej podawaną przyczyną jest nieplanowana lub niechciana ciąża. Wiele kobiet decyduje się na aborcję ze względów ekonomicznych, takich jak trudna sytuacja finansowa. Istotnym czynnikiem są też komplikacje rodzinne, w tym sprzeciw ze strony partnera czy bliskich krewnych wobec posiadania dziecka. Obawa o własne zdrowie lub przesłanki związane z ciężkimi wadami płodu są relatywnie rzadko powoływane jako powód przerywania ciąży. Podawane przez nas dane jednak bardzo się różnią w zależności od regionu świata. Więcej dowiecie się ze strony Instytutu Guttmachera, której adres macie w opisie filmu. No to podsumujmy nasze rozważania. Jak widzicie, prawo do aborcji, słusznie uznawane za kwestię bardzo kontrowersyjną, jest coraz częściej przyznawane kobietom na całym świecie. Większość państw dopuszcza ją we wszystkich lub w większości przypadków, jednak pewne kraje nadal przyjmują dość konserwatywne stanowisko wobec przerywania ciąży. Nie oznacza to jednak, że kobiety się jej nie podejmują. Brak należytej wiedzy i liczne bariery w dostępie do bezpiecznej aborcji powodują często przykre komplikacje zdrowotne u kobiet, które się na nią zdecydują, włącznie z zagrożeniem życia. Nie ma jednego powodu, na podstawie którego kobiety na świecie podejmują decyzję o aborcji. Najczęściej jednak jest to po prostu nieplanowana lub niechciana ciąża. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że nasza analiza dotycząca prawa do aborcji na świecie wydała się Wam ciekawa. Czekamy na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy reprezentujecie obóz pro-life czy pro-choice i jak zapatrujecie się na dostęp do aborcji. Dajcie lajka, jeśli filmik się Wam podobał, no i zachęcamy do subskrypcji. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!